送りしたのは4月27日発売の新曲陰陽座で甲賀忍法帳でした。Cześć! Jesteśmy obecnie na Potocinku Wiery. Pojawiłem się tu dlatego, że na moim kanale ukazała się taki komentarz, że ten niby wykop, który określałem jako wykop na fundament numer 2 pod tradytel, ktoś się tam wyśmiewał i mówił, że jest to stary staw przedwojenny, jest stawidło i tak dalej. No, powiem szczerze tak, wtedy chwyciła mnie tu burza i nie mogłem zbytnio tego terenu sobie zbadać, bo tu doszłem z tamtej strony od ulicy Wielkowej przez to i z tamtej strony po prostu obszedłem to tutaj. Później na mapach Google zobaczyłem jeszcze takie jakby przypominające coś równomiernego, jakiś obiekt czy jakiś po prostu obrys obiektu tutaj w tym. Może pokażę tu, bo nie wiem czy to widać. Zaraz przełożymy to. O, teraz będzie widać. Tutaj w tym rejonie po prostu tego. Myślałem, że to po prostu faktycznie jest jakiś błąd. No i sprawdziłem sobie te rzeczy. No i co się okazuje? Okazuje się, że no nie wiem, kto tu widział gdzieś fundament, może pod jakiś nowy budynek albo coś. Nie ma tu, jeżeli chodzi o ten wykop zalany, to nie jest żaden staw przedwojenny, tylko to jest staw, który się utworzył. Być może w czasie wojny była tu taka inicjatywa mieszkańców, żeby się tu, powiedzmy sobie, zrobić jakiś staw rybny albo coś takiego. Także te możliwości nie wykluczam, bo wiadomo, okres wojenny, każdy kombinuje jak może, więc być może z tego wykopu sobie ktoś zrobił staw, bo tu po prostu woda ewidentnie spływa z tych całych pól. Ale jeżeli chodzi o to, to tu nie ma nic, bo badałem to nawet maczetą wbijając na pół metra, nie ma nic, jest miękkoziemia, więc tu gdyby to był coś zarośniony z fundamentów, to gdzieś w takim miejscu to zarobek trafił na beton. Tam jest teraz głębsza woda i po prostu nie mam na tyle niczego, żeby to sprawdzić dokładnie, czy tam jest fundament w środku, czy nie. Może się to kiedyś przyjechać tu w takiej porze bardzo suchej, żeby to było tak jak poprzednio, tylko że poprzednio jak to było, to mnie tu po prostu, tak jak mówiłem, została burza. Więc się to sprawdzi, no ale no, na stronach fortyfikacja.pl w każdym razie te miejsce, zaraz obrócimy to jeszcze raz, bo czy widać to, na stronie fortyfikacja po prostu te miejsce i ten wykop jest ujęty jako fundament numer 2 lub wykop pod fundament numer 2, bo tu jest tak po prostu zagmatwane tamta to co jest tam napisane, że raz się określa to jako fundament numer 2, a drugi raz wzmianka jest, że fundament, że wiecznie zalanym wykopie pod fundament, więc nie wiadomo co tu właściwie ten. No wiadomo, że drzewa nie rosną tam, jakby powiedzieć, w środku, więc może jakiś beton tam faktycznie jest pod spodem. No spróbuję to jeszcze sprawdzić dzisiaj, ale nie dam rady, bo nie mam nic takiego, żeby to konkretnie sprawdzić. Tym bardziej, że członkowie tutejszego Proforstalistium w Gostyniu
przy stronie Sowińcu poinformowali mnie, że do końca nie wiadomo, czy tu jest jakiś beton, czy to jest tylko wykop pod fundament. Także z tego miejsca się po prostu kłaniam i kieruję się teraz do schronu numer 1, do tego ciężkiego schronu bojowego numer 1. Walkać we wrześniu 1939 roku. Także to ten materiał po prostu tu robię dlatego, żeby było to jakby, że przyjechałem, zobaczyłem jeszcze raz, spróbowałem po prostu poszukać na tym obszarze, bo tam ten pan, który dał ta informacja, mówił, że kilkadziesiąt metrów dalej, czy kilkanaście metrów, bo to też nie jest sprecyzowane, ale tu po prostu w tym obszarze nic innego nie ma, że nie ma żadnego po prostu betonowego fundamentu. No nie wiem, może się pomylę, jak chodziło, jak ten dom był budowany. To jest na mapach fortyfikacji.pl, to jest na wszystkich mapach związanych z fortyfikacjami, co określają ten obiekt jako wykop pod fundament numer 2, powiedzmy, nazwijmy to tak, i nie będziemy spekulować na razie, czy tam po prostu jest beton, czy nie. Gałęzie tego nie pokrywają, nie ma tam, ten jest równo. Więc może świadczyć, że coś pod spodem będzie, bo to przeważnie tak jest. A sam obręb wykopu też jest, bo tu chodziło o to, te schrony po prostu jakby miały flankować. I tu ewidentnie widać, jako jest tutaj cała ta panorama. Także tyle stąd i kłaniam się i wędruję teraz do schronu numer 1. Nice.